vision. Witam Was serdecznie, z tej strony Harden, a to jest kolejny odcinek serii Żółte Koperty. W dniu dzisiejszym mam dla Was znowu cztery, musiałem się patrzeć w swoje paluchy, cztery koperty, a tak naprawdę są to trzy koperty i jedna paczuszka. Lećmy. I na pierwszy ogień weźmiemy sobie taką oto białą kopertę. Jak tu jest napisane 5 i coś po chińsku, ale ja się domyślam, co jest w środku, ponieważ już kojarzę po prostu tego sprzedawcę Super Seller 01 i wiem, co jest w środku. Teoretycznie jest to $10 plus dla tego pana, kuźwa, nie wiem, skąd tą cenę wziął, chyba z kosmosu. Mam nadzieję, czy wiem, co jest w środku, zakładamy, że jest w środku. W środku są znowu płytki SMD. Płytki SMD są w środku. Dokładnie. Więc nie wiem, skąd sobie wziął tą cenę $10. Kolejne płytki SMD. O, coś widzę, że tutaj coś kombinował. Ciekawe, czy sztukowo się zgadza. No, takie zestawy do nauki lutowania SMD. Po co mi to? Spokojnie, z czasem się dowiecie. Na razie chowamy, czyli 5 zestawów do lutowania SMD. Nic więcej w kopercie nie ma, to też w kubeł. Dobra, to idzie na bok. Dalej, kolejna żółto-biała koperta. Nic o niej więcej nie powiemy, ponieważ chociaż była tu chyba pieczątka urzędu celnego. Tak, tu jest taki zielony ślad, więc przez urząd celny przechodziła. W tym urzędzie celnym to chyba znają wszystkie moje namiary. Tak naprawdę się śmieję, że gdzieś tu pewnie mają jakąś czujkę i patrzą się, co ja robię. Okej, w środku nic nie ma i mamy zawiniątko. Zawiniątko otwórzmy. Dobra. I w środku. I w środku mamy dwie przetwornice step down na 5V. Tak, dwie przetwornice na 5V. Next, proszę Państwa, kolejna biało-żółta koperta. Też mamy pieczątkę urzędu celnego, więc test przez urząd celny przeszła. Widać, już mnie zaczęli sprawdzać w końcu. Otwieramy. A co w środku? Ok. A w środku zawiniątko. I w zawiniątku. O. Chyba w końcu otrzymaliśmy przesyłkę od Alice. Tak. Jest przesyłka od Alice. Tak, na którą czekałem bardzo długo. Już ponad 50 dni. Chyba, nie wiem, czy wysłali drugi raz, czy dopiero doszła ta, co oni wysłali, nie wiem. Bo w końcu ustaliłem z nimi, że mają wysłać drugi raz. Więc zobaczymy. Zobaczymy za jakiś czas, czy przyjdzie jeszcze jedna taka przesyłka. Czy po prostu to jest akurat ta. Tutaj mamy moduł komunikacji do komunikacji poprzez Wi-Fi 2,4 GHz. Bardzo popularny. Oraz mamy shielda. Jest to taki Ethernet shield. Czyli możemy sobie go podpiąć do sieci Wi-Fi. Z karta mamy na kartę SD. I możemy sobie taki, powiedzmy, mini mikro komputerek zrobić. A w sumie chcę zrobić sobie taki punkt centralny. Jeżeli w przyszłości planowałem zrobić jakiś taki pseudo system inteligentnego domu, tak? I to będzie taki punkt właśnie centralny tego systemu. I będę sobie mógł sprawdzać właśnie na podstawie, łącząc się z tym Arduino, który będzie miał tego shielda, odczytywał informacje o różnych czujnikach rozsianych po domu. Taki pomysł, a może też jakiś tam się odcinek tutorialowy pokaże, jak go po prostu podpiąć itd., itd. Już widzę jedno, troszkę powyginały się nóżki,
Strasznie długie są. O Jezu, masakra. Patrzcie, trochę powyginane nóżki. Chyba swoje przeżył idąc. Dobra, nie wnikajmy. Zamkniemy go. Okej. To jest to. To była bodajże chyba trzecia koperta. Papierki na ziemię, bo to będę zbierał. Okej. I czwarta rzecz, którą dla was dzisiaj mam. Jest to właśnie taka żółta paczuszka. Teoretycznie 5 dolarów. Jest to gift. Myślę, że jest to wysłane przez... Jak to się nazywa? GC Market? Supermarket? Coś takiego. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. I będę wiedział, który to sprzedawca mi wysłał. No Jezu. Czekaj, nie lubię tych paczuszek otwierać, bo się bardzo ciężko otwiera. Za strzelanie oczywiście przepraszam. Postaram się to w trakcie obróbki jakoś te strzelania zniwelować. Może mi się uda. To ok. Już się prawie dostałem do środka. To żółta taśma jest normalnie cudowna. Ok. Jak dalej otworzyć to? Aha, trzeba otworzyć górę. Trzeba rozetniemy chyba. Ok, dobra. Teraz paluchę. Gdzie, że żadnego wąglika nie ma. Ok, ok, dobra. Tak, tak. I co jest w środku? Nic się nie rusza. Dobrze, węża nie ma. Rozwińmy ten pakunek. Takie coś. Konektory żeńskie, tak? Goldpiny żeńskie. W takiej ładnej placówce przyszło coś takiego. No nie ważne. No mamy kilka szyn po prostu żeńskich goldpinów, tak? Nie wiem ile ich jest, 40, 20, nie pamiętam. Okej, zreasumujmy dzisiejszy odcineczek żółtych kopert. Ostatni mamy konektory goldpiny żeńskie. Mamy shieldy Arduino, Ethernet shieldy. Moduł komunikacyjny. Dwie przetwornice step down do 5V oraz zestaw, 5 zestawów tak naprawdę do nauki lutowania SMD. Ok, tyle w tym odcinku. Tradycyjnie zachęcam was do dania łapki w górę, polecenia kanału swoim znajomym i napisanie komentarza. Ja się z wami żegnam, życząc wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.